W tym filmie chciałem pokazać, w jaki sposób zamaskować odpryski lakieru na zderzaku. Nie jest to profesjonalna praca, ale dla takiego przeciętnego kierowcy, który chce sobie to zamaskować i nie wydać dużo pieniędzy, myślę, że będzie to pomocny film. Co potrzebujemy? Ja użyję papieru wodnego, ściernego o gramaturze 600, może być 800, śrubokrętem. Taki luźno przylegający lakier usunę, ale delikatnie, żeby za bardzo go nie złuszczyć tutaj, bo wtedy będzie więcej pracy. A może nawet nie będę tego śrubokręta używał. Na końcu zaprawką do mojego lakieru, którą kupiłem na Allegro, zamaluję zeszlifowany plastik. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o izopropanolu i wodzie. Izopropanol mam tutaj w tej butelce, żeby odtuścić przed ścieraniem lakieru, a wody będę używał później, żeby już zeszlifować zaprawkę, jak stwardnieje. Skąd, jak się dowiedzieć, jaki mamy kolor lakieru? W Civicu 7C sprawdzimy to na tabliczce tutaj pod maską, już pokażę, jak to wygląda. Z lewej strony samochodu w Civicu 7C mamy tabliczkę znamionową i numer lakieru jest tutaj, G502M. Taki lakier zamówiłem, wiadomo, nie będzie on idealny, tak jak ten tutaj, który mamy na swoim samochodzie, bo każdy z nas używa ten samochód w różnych warunkach, stoi w różnych miejscach i lakier starzeje się w różny sposób. Widać to chociażby przez różnicę między tym, jak lakier się starzeje na zderzaku, jak się starzeje na metalu. Ok, to przystępuję do pracy. Nie będę dokładnie pokazywał, bo każdy chyba z papierem ściernym sobie poradzi, a ja kręcę telefonem i mam problem, żeby jednocześnie kręcić i pokazywać. Etap pierwszy. Spsikałem kilka razy izopropanolem. Aha, z tym izopropanolem to musicie uważać, bo jak mieliście malowany zderzak, no to lubi wtedy rozpuścić taki lakier. Także w niewidocznym miejscu delikatnie spróbujcie, bo może się okazać, że wasz lakier się rozpuści i będziecie mieli problem i sobie tylko dodacie pracy, będziecie na mnie wkurzeni. Teraz kolejny etap. Ja wziąłem papier 600, wodny. Psiknę tutaj wodą. Na papier też psiknę. Nie zrobię tego, bo mam telefon w ręku. I będę papierem to tutaj zeszlifowywał delikatnie. Im mniejsze pole zeszlifujemy, tym lepiej dla nas, bo no po prostu im więcej oryginalnego lakieru, który się dobrze trzyma, zostawi się, tym lepiej. Jak widać, zeszlifowałem już tę zaprawkę. A co tutaj, co? Dobra, bo ja ten starałem się, żeby wejść w strukturę plastiku, żeby zebrać trochę tego plastiku. Jak tego plastiku więcej trochę zbiorę, to potem jak naniosę zaprawkę i będę w ostatecznym etapie już tak ładnie szlifował, żeby była śliska jak lakier, to wtedy ładnie będzie to ostatecznie wyglądało, mam nadzieję. Ok, teraz przed. Tu jak trochę sobie przejechaliście papierem ściernym na oryginalnym lakierze, to się nie przejmujcie, to się wszystko da zeszlifować, spolerować. Dobra, teraz przed malowaniem znowu izopropanol. Pamiętajcie sprawdzić, czy wcześniej, czy nie reaguje z waszym lakierem, bo go rozpuścicie i będzie lipa. Zanim zaczniecie używać tego lakieru mocno, wstrząśnijcie go przez dłuższy czas, żeby się dobrze wymieszał. Podłóżcie sobie coś, bo może kapać. Za bardzo się pospieszyłem i zapomniałem, że przecież będzie kapało z wtyczki. Dobra, ale sobie podłożyłem papier. Nie uszkodzę sobie, nie zabrudzę sobie bruku. No i delikatnie tym pędzelkiem malujemy. Ja mam akurat taki gruby, bo z zestawu można robić to cieńszym pędzelkiem, ale gdzieś się zgubiłem. Zdążyło się już trochę ściemnić, dlatego włączyłem latarkę. Tak to wygląda. I to jeszcze nie jest koniec, bo teraz to zaschnie dość szybko. Myślę, że do godziny czasu. Pojeżdżę z tym kilka dni, a w kolejnym etapie, już ostatnim, wezmę sobie papiery ścierne o drobnej gramaturze, które pokażę i będę to wszystko zeszlifowywał.
Tak to wygląda po podeschnięciu na drugi dzień. A teraz będę szlifował tę zaprawkę papierami wodnymi. Zacznę od 2000, skończę na 5000, a na samym końcu wykorzystam pastę lekkościerną K2 Luster. Można zastosować również tempo, co kto ma. A oto efekt końcowy. Zastosowanie wodnych papierów ściernych spowodowało, że zaprawka jest śliska, tak jak pozostała część lakieru. Niestety zostały ślady po pędzlu, bo ja jeszcze kilkakrotnie to poprawiałem po tym, jak nakręciłem wcześniejsze minuty tego filmu. Generalnie jak na samodzielne zlikwidowanie ubytku lakieru, według mnie efekt jest całkiem niezły. Gdybyście na przykład zastosowali tutaj spray z waszym kolorem lakieru, to na pewno efekt byłby jeszcze lepszy niż to, co u mnie na zderzaku. Oczywiście kolor również ma znaczenie, a ten kolor, który ja posiadam na mojej Hondzie, no nie jest to chyba zbyt dobry kolor do poprawek lakierniczych. Dziękuję za uwagę na moim filmie. Mam nadzieję, że jest dla was przydatny i zachęcam do oglądania innych moich filmów. Cześć!